Nazywam się Anna Lewandowska i jestem mamą 3,5-letniej Oli chorej na mukowiscydozę. Choroba zaczęła się objawiać mniej więcej od 9 miesiąca, kiedy Ola przestała tolerować większość posiłków, miała bardzo brzydkie kupy, wzdęty brzuch, nawracające zapalenia oskrzeli, zapalenia ucha. No i po dosyć długiej diagnostyce, która trwała prawie 1,5 roku, w końcu została postawiona diagnoza i potwierdzona mukowiscydoza. Paweł Wójtowicz, Fundacja Mukowiscydozy Matwią. To jest 8. edycja już ogólnopolskiej kampanii Tygodnia Mukowiscydozy. 8 lat temu padł pomysł, aby przybliżyć społeczeństwu tą trudną rolę, jaką mają rodzice chorych na mukowiscydozę, a zarazem też pokazać, że ta choroba jest wśród nas, a przecież jest to najczęściej występująca choroba genetyczna w świecie. A tak mało o niej wiemy i dlatego też te kampanie, które mają za zadanie budować świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Wojciech Cichy, jestem kierownikiem pierwszej katedry pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pierwsze objawy, które powstają w okresie niemowlęcym, to częste, pod pojęciem tym rozumiemy częściej niż raz na 3 miesiące, nawracające zapalenia płuc, górnych dróg oddechowych, oskrzeli, które przebiegają z kaszlem suchym, mogącym być również w godzinach rannych wilgotnym, mową nosową przednią, to znaczy z wymawianiem tak jak w języku francuskim przez nos, a jednocześnie z użyciem mięśni oddechowych dodatkowych, skrzydełek nosa, wciąganiem przepony, wciąganiem okolicy nadobojczykowych. To jest strona układu oddechowego. Następną sprawą są zmiany zapalne w obrębie zatok, bóle głowy, częsty katar, krwawienia z nosa. Inną sprawą są bóle brzucha, wzdęcia brzucha i bardzo częste tłuszczowe stolce. Inne objawy powstają oczywiście w miarę starzenia się, czyli dorastania. Do tych objawów należy osteoporoza, narastająca niepłodność, mały z kamicą pęcherzyk żółciowy. Do tych objawów należy stłuszczenie wątroby. Paulina Holc. Przede wszystkim z tą chorobą jest taki problem, że jest bardzo łatwo wykrywalna. Badania przesiewowe, bądź też późniejsze już badania są proste, kompletnie jakby takie no nieinwazyjne, a mimo to nadal jest bardzo wiele niezdiagnozowanych dzieci. Nie wszędzie w Polsce badania przesiewowe są robione noworodkom. Praktycznie, jeśli chodzi o osoby dorosłe, to tylko wiedzą te osoby, które mają w swojej rodzinie chorych. Natomiast cała reszta społeczeństwa polskiego myślę, że nie wie nie tylko o tym, że jest nosicielem, ale chyba też niewielu z tej naszej liczby 30 kilku milionów ludzi wiedzą, co to jest za jednostka chorobowa. A ona jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście jest to najczęstsza, genetycznie uwarunkowana, tak zwana monogenowa choroba rasy białej. W średnio zatłoczonym autobusie mającym 50 osób, 50 pasażerów, dwóch z nich jest nosicielami. Proszę sobie wyobrazić wielomilionowy naród. Ilu jest nosicielami uszkodzonego genu? Tradycyjnie zakładamy, że w trakcie trwania kampanii tygodnia są ośrodki diagnostyczne, które konsultują telefonicznie osoby zaniepokojone, ewentualnie mające jakiekolwiek wątpliwości. Lekarze w tych ośrodkach telefonicznych konsultują danego pacjenta, ewentualnie historię danego pacjenta. Po czym jeśli jest jakiś poziom zaniepokojenia, wtedy wzywają daną osobę do konsultacji już bezpośrednich medycznych ze wskazaniem, skierowaniem lekarza pierwszego kontaktu.